z trójką Stafelidis z numerem 15 Sokratis, Papastatopoulos z piątką, Mora z 11 Ventra, 21 Katsuranis, szóstką Ciolis, 23 Taxilis, 20 Funtas, siódemką Ninis i z 11 Karelis. To ustawienie takie 4-4-2, ale nie do końca, bo Ninis będzie taki cofnięty, grający za Karelisem. No i oczywiście za moment skład biało-czerwonych. Przywitanie obu kapitanów. Obaj równolatkowie po 35 mają i Katsuranis, a także Artur Boruc. Boruc dzisiaj po raz 60 w reprezentacji narodowej. Katsuranis po raz 116. Jak mówili greccy dziennikarze, wszystko wskazuje na to, że jest to pożegnalne spotkanie Katsuranisa z reprezentacji. A oto skład Polski. W bramce będziemy mieli z numerem 12 Artura Boruca. Od prawej strony w obronie z numerem 2 Diago Cionek. Z 15 Kamil Glik. Z 6 Michał Pazdan. Z 3 Maciej Komorowski. W drugiej linii od prawej strony Błaszczykowski z 16 numerem, z 10 Linetty, z 8 Ariel Borysiuk i z 11 Grosicki, przed nimi z 19 Piotr Zieliński i z przodu z numerem 7 Arkadiusz Milik. Szwajcarskiego arbitra przedstawiałem. Obok walczący Linetty. Tak, Sibis, pole karne. Ponownie tak Sibis, przed pole karne Katsuranis. Katsuranis z daleka, no i świetnie Artur Boruc. Ale on to potwierdza, kto w tym meczu w tej chwili ma nie tylko inicjatywę, ale zaczyna dominować. Greccy weszli w to spotkanie lepiej, czują się dobrze, tutaj stwarzają sobie sytuację. Nikt nie pilnował Katsuranisa. Jesteśmy za każdym razem o metr, dwa spóźnieni w kryciu, zablokowaniu uderzenia. Już z piłką jest Wintra, ale stracili Greccy. Grosicki, okazja Polaków, pole karne, Grosicki z daleka. No i mamy pierwszą interwencję Kapinę. Wreszcie postraszyliśmy Greków, po ich błędzie. Bardzo dobry przechwyt Ariela Borysiuka w środkowej części boiska. Które podanie za lekko środka tej bramki. Milik, ruszył Grosicki. Nieporozumienie teraz Milika z partnerami. Był przekonany, że jest tam Kuba Błaszczykowski, ale proszę zwrócić uwagę na zachowanie doświadczonego Kuby Błaszczykowskiego, który dziś gra 70. spotkanie w Narodowych Barwach. Nagrodził, mimo że to nagranie nie wyszło, zmobilizował. Brawa Milika, nie przejmuj się. A tymczasem jakaś rozmowa arbitra, który chyba ma kontuzję, tak, mięsień w głowy. Być może będzie potrzebna zmiana sędziego głównego. Artur Jaroszewski rozmawia. Może to jest potrzebna przerwa dla nas, może po tej przerwie tak, będzie nam się lepiej grało. Tak, bo to Adam Nawałka również do rozmowy z naszymi zawodnikami. Proszę. Musimy uspokoić młodych zawodników. Oczywiście jest to dla nich wielkie wydarzenie, żeby zagrać w meczu reprezentacji. Dorysiu do Błaszczykowskiego, ten do Zielińskiego, Netty. Błaszczykowski, to są te podpowiedzi Adama Nawałki, ładna akcja, Kuba Błaszczykowski, pole karne, a i było blisko, jeszcze jest szansa, wycofanie do Tiago Cionka, co to znaczy, jedna dokładna akcja, jak zrobiło się gorąco pod bramką Capino. Bardzo dobra akcja, dlatego że Kuba Błaszczykowski tak, wszedł do środka boiska i tam uspokoił, przytrzymał tą piłkę, spokojnie rozegrał 2-3 razy, tutaj doskonała akcja. Strzał też wyglądał nieźle, ale doskonała interwencja Capino. Na dobrej wysokości dla bramkarza. No w każdym razie była to najładniejsza akcja w tym meczu. Kamil Glik jest w stanie zdobyć gol. Tak, te stałe fragmenty gry zaczęły funkcjonować, jak pamiętamy. A że Glik potrafi strzelać, to przekonywał w tym sezonie w Torino. I teraz okazja! Troszkę za głęboko pod piłkę podszedł Arek Milik. Diago Cionek. Nie wiem, czy to nie lepszym rozwiązaniem byłoby, tą piłkę nie dotykało, bo tutaj Capino sugerował się, że Cionek tą piłkę dotknie. Nie da rady jednak sędzia główny tego spotkania. Będzie zmiana.
przepraszam, arbitra Sergio Markariana. Szwajcar podejdzie chyba też podziękować. I tak się zdarza. Marcin Borski, Polak, który był sędzią technicznym. I to jest cały Kamil Glik, bardzo zdecydowane wejście. Często trochę na pograniczu faulu, ale jeżeli 2-3 razy on w taki sposób zaatakuje rywala, później już będzie miał łatwiej. Na walkę będzie miał dużo do powiedzenia. Ruszają Linetty. Grosicki pokazuje kula Błaszczykowski, że wchodzi w pole karne, to do niego pobiegł, bramka, wydawało się, że jest gol po strzelni. Zobaczymy powtórkę. Jednak nie. Ale doskonałe dośrodkowanie Kamila Grosickiego. Tutaj troszkę jakby za lekko, jakby zapewny był Milik, że tą bramkę zdobędzie, bo nie był atakowany. Mamy tutaj też piłkarzy, którzy albo w ogóle nie grali w reprezentacji, albo mało do tej pory, czyli tutaj to ryzyko, że ta gra będzie jeszcze lepsza, mniej płynna, jest coraz większe. 0-0 po pierwszych 47 dokładnych minutach towarzyskiego meczu Polska-Grecja. Spotykamy się w przerwie z naszym gośćmi w studiu. I teraz okazja. Po raz kolejny Mila, odbiegają Polacy, Grosicki w polu karnym, Milik. Teraz nie będzie brakowało, żeby Grecy sobie sami strzelili bramkę. Jeżeli na pełnej szybkości potrafimy się przedostać pod bramkę rywala i on wracając musi wybijać tą piłkę, to zdarzają się takie sytuacje, że strzela się bramkę samobójczą, bo tutaj obrońca nie widzi, kto tam jest w polu karnym. Tak dużo przerw, żeby sędzia doliczył tyle czasu, co spotkanie z Gruzją, wtedy nie ma co czekać do tej 90 minuty. Milik ładnie, ale Capino potwierdza, szkoda, że talent ma. Nie z drugiej strony, na lewej nodze nie miał piłki Arek Milik, tylko tutaj uderzał prawą. Dosyć czytelne uderzenie dla Capino. O tych jego warunkach fizycznych wspominałem. Tak. Sami Grecy niewiele brakowało, żeby strzelili sobie. Dobre dośrodkowanie. Nie bardzo wierzył w to, że to Grecy wybili tę piłkę ich trener. No, teraz błąd nierozgrzanego bramkarza. Jest szansa, ale się raz teraz spisał.